Wędlina, jajko, ciemne pieczywo. Uczniowie gimnazjum w Czerwieńsku w teorii doskonale wiedzą, jak powinno wyglądać zdrowe śniadanie. Niestety spora grupa młodych ludzi wiedzy teoretycznej nie przekuwa w praktyczne działanie i dlatego drugie śniadanie w szkole zamiast wyglądać w ten sposób wygląda tak. Najchętniej spożywają chipsy, bardzo kaloryczne pączki, niekoniecznie świeże. Gimnazjum Jana Pawła II w Czerwieńsku od lat organizuje tak zwany Dzień Niebieski. Pod tą nazwą kryją się różne tematyczne akcje. W tym roku nauczyciele i zaproszeni do szkoły eksperci, psychologowie i dietetycy stawiają tezę, że solidarność pokoleń jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania rodziny. Poruszamy tematy ważne dla młodzieży, dla nauczycieli, dla rodziców. W tym roku skupiliśmy się na zdrowym odżywianiu. W całym kraju można zaobserwować, że młodzież szerokim łukiem umija lekcje wychowania fizycznego, a przy okazji zamiast sięgać po jabłka, sięga po popularne pizzerki. To jeden z problemów. Kolejne zagrożenia to anoreksja i bulimia, które dotyczą głównie dziewczynek. Najczęściej dziewczynki opierają się na różnych zasłyszanych czy gdzieś tam wyczytanych hasłach dietetycznych, tak zwanych pseudodietetycznych, i tych haseł się trzymają, a to niekoniecznie jest zdrowe. W czasie specjalnych warsztatów eksperci instruowali nauczycieli i uczniów, w jaki sposób odczytywać sygnały, jakie wysyła nam organizm. Dziewczyny bardzo dobrze się ukrywają, kamuflują tą swoją niechęć do jedzenia i myślę, że tylko baczna obserwacja, szczególnie kontakty z koleżankami, z kolegami z klasy, dają nam takie informacje o tym, co się dzieje. W ramach Dnia Niebieskiego w szkole oprócz warsztatów i debaty z udziałem ekspertów zorganizowano również międzypokoleniową zabawę sportową, w której uczniowie rywalizowali z seniorami.